wspomnieniami pierwszego dnia pobytu w Portugalii, w Albufeirie. Jest sobota, my po śniadaniu idziemy na Stare Miasto. Widzicie tamte budynki? Tam jest Stare Miasto. Zapomniałam wspomnieć, że ogólnie wybraliśmy się do Portugalii dość dużą ekipą, dlatego że przyjechaliśmy tutaj w 12 osób. Także to jest moja brygada. Tu, o i tam, o i jeszcze tam. I tak. Hej Ania! I ogólnie powiem wam tak, że jest ciepło, bo jak się na przykład miśka założy, czy kurtkę, to wydaje się być ciepło. Jak się zdejmie, to jest... no nie jest zimno, ale wieje taki chłodnawy wiatr. Ogólnie termometry wskazują dzisiaj 16 stopni w cieniu, jest około 20 w słońcu. I faktycznie, jeżeli wiatr przestaje wiać, to naprawdę jest cieplutko. Teraz idziemy koło oceanu, to jest normalne, że tutaj są wiatry. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie prezentowała tam, na Starym Mieście, ponieważ tam się udajemy. Zawsze jak tutaj jesteśmy, idziemy właśnie drogą przez plażę i woda. Woda jest fantastyczna. I tak, nie będę wam prezentowała moich nóg, ale tak, pomalowaną mam jedną stopę, drugą nie. To znaczy nie stopę, a paznokcie. Także mam nadzieję, że tego tak nie będzie widać. Ale ślady fajne robicie. Ale woda nie jest taka zimna. Fajna jest, no nie? Ale wiecie co? Jak ja mam kurtkę na sobie, to jest mi ciepło. Jak kurtka, ale jak zdejmiemy, to jest chłodno, ale wiecie, bo tam w mieście, w centrum nie wieje. A jaki papin tu leży? O, ta się już porozbierała się. Pomachajcie do moich widzów. Pomachaj do moich widzów. Ania? Hola! Hola! Mariusze! Pomachajcie! Ania, pokaż! Co to jest? Ale piękny! Ej! Ten czarny, widzisz? Mhm. Nie mogę się inaczej złapać, bo... Właśnie jeszcze mają kolor takiego pomarańczu, ale tutaj nie widzę z takiej strony. Ogólnie na początku mojego filmiku, jeśli mieliście okazję widzieć hotel, w którym się zatrzymałam, pokazywałam ten ośrodek z basenem, to jest właśnie hotel Auramar. Ja go wam podlinkuję w opisie na dole. Jeżeli ktoś szuka fajnego hotelu z dobrym jedzeniem, bo naprawdę jedzenie jest super, pokoje są czyste, sprzątaczki codziennie sprzątają, bo jest zadyszkę mam, ale naprawdę już prawie, mogę powiedzieć, 2 km żeśmy przeszli, to jest bosko. I
jeżeli myślicie o jakichś wczasach właśnie w Portugalii, w rejonie Albufeira, to polecam wam ten hotel. Ja wam link zostawię właśnie, jak mówiłam wcześniej, w opisie na dole. Co mogę jeszcze wam na ten temat tego hotelu powiedzieć? Jest bardzo duży, o! Można się pogubić. To znaczy tak, ja już się nie gubię, ponieważ ja w tym hotelu już jestem drugi raz. Ale pamiętam, za pierwszym razem pogubiłam się systematycznie po prostu. A tu jest Albufeira Hotel. Nad samą plażą. My mamy dosłownie z górki 3 minutki od hotelu, także nie narzekamy, ale ogólnie. O, popatrzcie się, jak się... Nie wiem, ale to się pieni, bulgocze. Tu nie, ale tu jeszcze. Tak jakby małe wulkany. Asia znalazła muszelki, pokaż. No. I co tam w środku mówiłaś? Z kamielina. Tak? Ja nie wiedziałam, że coś takiego muszlak jest. Ale jakie grube. Grube. No. Treściwe. Konkrety. Konkretnie. Cicho, jest trzeci. Trzecia. Ty pogryziona. No, ale przez kogo? Komisja z przodu. Tak. Nie, pogryzionej nie było. Ale jest pełno właśnie piasku z takich drobinek muszelek. Popatrzcie na to. To są wszystko rozdrobnione muszelki. Ale dla nóg taki spacer po takim piasku, po takich muszlach, to powiem wam, że jest mega, mega. Ja uwielbiam. Dajcie znać w komentarzach, czy też będziecie chodzić po piasku. I tak, dotarliśmy na Stare Miasto i tutaj są rzeźby, rzeźby i łódź. I to nam mówi, że jesteśmy na plaży rybaków. Ta plaża, którą żeśmy szli, właśnie została nazwana plażą rybaków. I tu wam pokażę z daleka plażę rybaków. Tą drogą żeśmy przyszli, wylądowaliśmy tutaj na Starym Mieście. Tak się prezentuje początek Starego Miasta. Oczywiście to Stare Miasto jest ogromne, ogromne. I tu nasza ekipa siedzi i odpoczywamy po naprawdę ciężkim treningu, jakim jest spacer po plaży. Ja nie jestem głodna. Ej, kino w piękne. No, muszę iść. Myślę, jakieś krótkie filmy poszło, nie? No, ale wiecie co? Możemy, wiesz, kto chce siedzieć w restauracji, to niech siedzi. Po prostu obierzemy sobie jeden punkt restauracji, że w razie co, to tam się szukamy, siedzimy tu, a możemy latać po sklepach, rozumiesz, no nie? Ja idę do Chińczyka. No. Ja kurwa już nie jestem głodna, gdzie ten Chińczyk? I tak, to jest pierwszy dzień mojego vloga i musicie mi wybaczyć, bo ten vlog będzie bardzo, bardzo chaotyczny, a w dodatku jestem troszeczkę chora. Lody? Filotowo żółte. Ładne. Chcesz loda? Rysiu. Nie chcesz loda? Dobrze. Nie lubisz lodu? To niech ci. Nie, poglądamy sobie jeszcze przy okazji. O, lis jest. Siostra, to jest prawdziwe. Nie, to nie może być prawdziwe, za tą cenę. To
nie. Zrobić teraz. Za tą cenę, Asia, uwierz mi, nie jest. Za 10 euro prawdziwy list? Ai, que lindo! Meu amor, meu I tak, pierwszy dzień można uznać, że to jest dzień zakupowy, prawda, dziewczyny? Kolejny. Kolejny? Nie, to dopiero pierwszy dzień. Ale tak... Czy wasi faceci tak samo są bardzo źli, jak kobiety chodzą po sklepach? Bo nasi faceci są naprawdę bardzo źli. Ale jak tu ładnie pachnie! Jak tu pachnie wędzoną rybą! Jakiego masz loda? Pokaż! Smerfetkowego. Pokaż, pokaż Nela, jakiego tu masz. Pomarańczowego? Mango. Mango? Wow. Nie wiem, jaki to jest smak, ale bardzo dobry. Słodki pewnie. Pokaż. O, coś mi to przypomina. Wydaje mi się, że to jest lód. Jakieś futerki mi przypomina, no. No, tu mamy drogerię, taką u góry, taką jedną z tych droższych. I tu jest chyba jedyna w miejscu albuferia. Ten powinien być mój ulubiony. Ale jaka ona sukienka. Śliczna, marynarska. Przepiękna. Dobra, ja chyba sobie wejdę. Dziewczyny! Ła! Dwie minuty mi dajcie! I tak, mamy malutki przystanek przy jednej z restauracji portugalskiej Albuferii. Patrz, jakie fajne buty sobie Mariusz kupił, pokaż. No, fajne. Fajne kolory. No to ma... A tu jest moja pina colada, którą już wypiłam do połowy. Ty wiesz, gdzie tu jest. Are you a valuable?
No to. Ale dobra, takie już żeśmy doszły wniosku, że co? Na zakupy i do miasta chodzimy same i jakieś żadnych dziwolągów. Nie bierzcie dziwolągów. Nie bierzcie swoich chłopów na zakupy, bo to jest normalnie jakaś masakra. Spokojnie nie można zrobić nic. Naprawdę. Jezu, Asia mi nogi wysiadają. Stefan źle miała na rowerze. No. I tak. A to ma długie kolce, nie? Te igły. No. Naprawdę ma długie kolce. Piękne to jest. Jak rdza. No. To jest twarda, to jest taka skała rdzowa. No. Tu odpadły. Dotknij to. Strasznie twarde, no nie? No. I tak. Wybaczcie mi, że ten vlog dzisiejszy będzie bardzo chaotyczny, ale do tej pory nie potrafi się ogarnąć jeszcze. Do tej pory nic nie jest niechaotyczne. Nic nie jest niechaotyczne, także musicie mi ten pierwszy odcinek vloga z Portugalii wybaczyć. Ogólnie... Tak? Ogłoszenie. Parafialne. Parafialne, jeśli ktoś szuka grzebienia, to myśmy go znalazły. Zjedźcie pociągu. Mamy. I tak. A po co po pociągu na będzie wracał? Szłyśmy na Stare Miasto plażą i ktoś mądry wymyślił, że będziemy wracać drogą od miasta i powiem. Nie, to jest masakra, dlatego że jest cały czas pod górkę i po takiej kostce brukowej, która oczywiście jest nierówna i strasznie to przeżywamy. Przynajmniej ja. Nie radzę chodzić po takiej kostce pod górkę w japonkach. Ani w innych nawet na bosaka nie da rady. Także okej, teraz jest w miarę prosto i nawet czołgamy się w normalnym tempie. Ale tą drogę, jak jestem tutaj czwarty raz, to tą drogę pierwszy raz widzę i poznaję. A tu mamy portugalskie budownictwo. Jeżeli ktoś oglądał moje wcześniejsze vlogi z Portugalii, to wiecie, że ja bardzo jestem zakochana w portugalskiej architekturze, dlatego że mimo upływu lat i mimo tego, że mamy 2018 rok, Portugalczycy swoje domy budują na wzór taki tradycyjny, czyli macie to, co wam prezentuję, to macie taki tradycyjny portugalski styl. Nie idą z trendami, nie idą z modą, a budują właśnie takie piękne domy. I tak, my wciąż w drodze do hotelu. Oczywiście ja nagrywam to skrótami i wy macie naprawdę minuty, ale my już idziemy chyba z pół godziny albo 40 minut chyba. I końca nie widać. To jest najgorsze. No nie, no po prostej drodze to się fajnie idzie. Tylko jak myśmy pod górkę się toczyły, to była masakra. Ale patrzcie. Ale patrzcie, tutaj mamy dentystę w razie gdyby nas ząb bolał. Też. Mamy dentystę. Warto to uwiecznić. To jest hotel też. Albo apartamenty tutaj, no. Ale nie w tym Jardimie. Dokładnie, żeśmy tędy przeszli i zeszli na dół na plażę. O! Możliwe.
I tak wam powiem, moi kochani, że ogólnie jest świetnie, tylko co mi dokucza, to jest katar i jestem przeziębiona i się dziwię, dlaczego mnie to złapało i dlaczego mi to spotkało, ponieważ przez ostatnie chyba 2 lata praktycznie chora nie byłam. Gdzie szalały grypy, nie grypy, jedna grypa, druga, trzecia grypa szalała. Mnie oczywiście wszystko omijało bokiem i ja byłam z tego powodu bardzo zadowolona, a dzień przed Portugalią po prostu się przeziębiłam, no. Nie, żebym narzekała, ale po prostu strasznie mnie to denerwuje, bo nienawidzę mieć zatkanego nosa i nienawidzę buzią oddychać. Tu impreza trwa na całego. Wow! Ola! Jedziemy! To są przeżycia. I tak, moi kochani, wynajęłyśmy z dziewczynami taki oto powóz. Tutaj widzicie z boku, ale my jedziemy właśnie tak. Na zwiedzanie. Fajnie, że jedziemy. Tak, pod górkę ekstra. Brum, brum. Naprawdę fajnie jest. Tu oto taki przystojny Portugalczyk. Prawie jak ten. Znacie po polsku? Jak Ronaldo. Prawie jak Ronaldo. Jademy! Szyby mają otwarte, a nie dach. O, jak dobrze. Jak ja się cieszę. Ekstra. No jaką mam minę, niezadowolona ta pani. Oj, oj, oj. Już jestem w hotelu, trochę się odświeżyłam, przebrałam się i idziemy teraz na drinka i na kolację. Wezmę was ze sobą, dlatego że ja muszę wam pokazać koniecznie widok z okna, jaki ma Asia i Ania. Także jest bajeczny. My mamy naprawdę bardzo ładny widok, ale one mają jeszcze o wiele, wiele lepszy. Także wezmę was ze sobą i do zobaczenia za chwilkę. I tak, to jest taras Ani i Mariusza, po prostu jak piękny. I one mają w ogóle z widokiem nad ocean. Pięknie tu, nie już mają basen, to jeszcze mają ocean. A tam u góry jest pokój 401 i tam zajmuje Asia i Mariusz. Ale pięknie. Bardzo fajnie, było bardzo gorąco.
co nawet Ania spaliła sobie ramiona swoje. Także tak się prezentuje hotel Aurora. Tutaj widzicie jadalnię i tutaj będziemy niedługo jedli taką obiad o kolację. Ja tam widzę, że już jest praktycznie wszystko przeszykowane. Tu na dole zaś z kolei się je lunche. Tu jest recepcja, a tam się je lunche koło basenu. Oczywiście wszystko ma swoje wyznaczone godziny i tak dalej, ale hotel jest bardzo ogromny i naprawdę wart polecenia i Wam go serdecznie polecam. Nie było. Ania i Mariusz mają kuchnię jeszcze w swoim pokoju. Pokaż. Czy ci dołączę? No dojesz, że trochę więcej. No ja nie wiem, bo ci mówię, robię słabego. Daj. Kurwa. Dobra, starczy. A ja będę piła Morgana. Którego na pewno wszyscy dobrze znacie, ale ja bardzo lubię ten rum. Chociaż... O, czekaj, bo nie mam ostrości. O, teraz. Chociaż ja bardzo rzadko piję mocne alkohole, ale z okazji mojej choroby się napiję. Także Ania ma jeszcze dodatkowo taki segment kuchenny. My tego nie mamy. Nie, nie. My mamy samą lodówkę i mamy w ogóle czajnik, mamy na tym, jak to się nazywa, na toaletko biurku. I mają taki piecyś. Mogę brać kurwa kamienie. Co wy tu macie jeszcze? Ale prawo. Nie wiem, tu jest jakieś pomieszczenie ala toaletkowe i tu jestem ja. I łazienka. Poczekaj, łazienka jeszcze. Oświecę światło. Ale macie chyba podobną jak my. O Jezu, gdzie tu się świeci? Milion świateł. Nie wiem. W każdym razie, no, taka normalna, taka jak my. Co mi Mariusz pokazywałeś? Dziękuję, Ania. No trochę. A co to jest? A tu jest coś, co zostawił ten... Ryszą mnie torebka. A tu jest zamknięte. A tu co? Aha, tu macie szafę za tymi drzwiami. A tu mają taką szafę. I co mają? Łóżko macie. Łóżko złączone. Podczas seksu się rozchodzi. Rozchodzi się, tak? I tu jeszcze mają taki wypoczynek. My takiego wypoczynku nie mamy, ale mamy za to dwa wiklinowe fotele razem ze stolikiem kawowym. Ale Mariusz z Anią mają duży stół z krzesłami. Tam macie jeszcze pomieszczenie. Tu jest pomieszczenie? No. A, tu macie drugi balkon. Ale wieje. Pada! O Jezu, pada! Naprawdę. O kurczę. Nie dość, że pada, to wieje. A to jest mój głośnik z Polski. Brawa, Ania. Daj mi z tym. Oj! A ja mam prawie za pierwszy. O, jeszcze pół godziny mi sejdzie. Łeb mnie napierdala. Z czego ja tego pierwszy? I tak, ja będę się z wami żegnała, jutro ma być huragan tutaj w Portugalii, także trzymajcie te kciuki, żeby tego huraganu nie było, bo my mamy huragan. Nagramy huragan, ale mam nadzieję, że nie będzie tego huraganu, chociaż przed chwilą naprawdę strasznie zaczął wiać i padać, co mieliście okazję zobaczyć. I to na razie będzie wszystko. Życzę wam przyjemnego dnia lub wieczora, to zależy kiedy ten oczywiście vlog oglądacie. Mam nadzieję, że was nie wynudziłam i mam nadzieję, że... Ale gumisz cicho, bo chcę coś powiedzieć. Mam nadzieję, że was nie wynudziłam i mam nadzieję, że wybaczycie mi moje dni dysponowane, związane z chorobą. Mariusz robi efekty specjalne, jeżeli chodzi o muzykę. Trafery to jest moje. Ile to ma? Także do zobaczenia na, jutro. Na razie pa pa. Bye. Pa. W ogóle to czekamy na resztę ekipy, bo na razie jesteśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A nas jest 12, także jeszcze 7 osób się spóźnia, czyli nie jestem taką spóźniacką osobą, jest... za jaką mnie wszyscy uważają. I tak to jest dziwne, bo powiedziała 10 minut, 10 minut było. No. Teraz byłam 10 minut, naprawdę. Do widzenia.